Witam Was. Na prośbę znajomego zbudowałem jeszcze jeden taki powerbank. Dla niego na ryby, bo na ryby chodzi. Ale też jeszcze niektórzy mi pisali, żebym dokładnie pokazał, co jak robiłem. Także to już tutaj jest zrobione i zaraz Wam to wszystko pokażę, jak działa. Zacznijmy od tego. Tutaj jest do ładowania, też można przez to ładować, podłącząc sobie panel solarny dwoma wejściami i jest ładowany ten akumulator zewnętrznym wejściem. Też tutaj do tego jest ładowanie sieciowe, to można podłączyć i to zaraz Wam wszystko pokażę. Co tu można podłączyć? Można podłączyć sobie telefon do ładowania przez te wyjście tutaj, port USB, bo ma 12 V od tego regulatorka. Także tak, tu mamy przetwornicę na wyjście na 220 V do tych dwóch gniazdek, co tutaj mam na zewnątrz. Teraz to Wam zaprezentuję. I tutaj wychodzi prąd z tych dwóch gniazdek 220. Do tego można sobie podłączyć różne sprzęty, które nie przekroczą, tak jak tutaj ta ma przetwornica, 300 W. Na przykład podłączamy sobie ładowarkę do różnego tam, żeby ładować akumulatorki do narzędzi. Tutaj co tam mamy? Pistolet. Też troszkę wat bierze. I wtedy zaczęła się już słychać, uruchomiła się przetworniczka. Chłodzenie. Wiadomo, na czas pracy może to być otwarte, żeby to było w miarę chłodzone. Tu jeszcze załączymy. Taki sprzęt też działa. Także tak to wszystko tutaj chodzi. Jest łatwa do transportu, bo jest lekka. Wszędzie można to sobie ze sobą zabrać. Czy na grzyby, czy na ryby, czy pod namiot. Tu mamy lampkę jeszcze dodatkową. Zamykamy i w jednej ręce można to sobie zabrać. Teraz jeszcze Wam pokażę, jak to tutaj jest ładowanie z sieci. Bo tak jak wspominałem, żeby to Wam jeszcze tutaj dokładnie pokazać. Tu mam bezpiecznik, który włącza i wyłącza wszystko. Regulator. Tu mam na dole mały taki prostownik, który ładuje ten akumulator. Wszystko pospinane jest razem. Właśnie przez ten bezpiecznik, żeby w razie czego wszystko móc jednym tutaj przyciskiem. Wszystko się wyłącza. Także jest w miarę bezpieczne. Także idziemy teraz, podłączę to pod, żeby to podładować. Tutaj też wskaźnik na dole mi pokazuje 13 V, 13,1 ma bateria. Także jest dobrze naładowana. Myślę, że na całą noc, żeby oświetlać sobie coś, podładowywać telefony, korzystać z małych narzędzi, gdzieś pod namiotem na rybach wystarczy. Ta lampka zamocowana z przodu, taki fajny gadżecik, sprawdzi się na grzyby, na ryby, czy gdzieś pod namiot sobie wziąć. Mimo niewielkiej wagi jest lekka w przenoszeniu. Także, tak jak mówiłem, dla kolegi na ryby to będzie zrobione. Jest już zrobione. Tak jest to. Załączone do sieci. I zaczyna ładować prądem 14,9, nie wiem czy to nie przekłamuje, ale tak co właśnie to sobie to ładuje. Także taki to mały gadżecik stworzyłem, dostanie to kolega. Także dzięki Wam za oglądanie, polecam sobie samemu takie coś zrobić, bo to jest nic trudnego.
Parę rzeczy trzeba kupić, akumulator, jakąś ładowarkę tanią nawet z Lidla do ładowania tego akumulatorka, przetwornica, regulator solarny. Ja tutaj założyłem, ale jeśli ktoś nie ma, to nie założy. Ale z tego regulatora jest dobrze, bo wychodzi 12 V od razu. I tutaj jeszcze mówię, można podpiąć sobie, jak się gdzieś jest na zewnątrz panel. Także dzięki Wam jeszcze raz za oglądanie, trzymajcie się. Do następnego, cześć, hej.